W Polsce prace w dziedzinie radiolokacji rozpoczęły się w 1948 roku w Zakładzie Radiotechniki Politechniki Warszawskiej. Nabyte doświadczenia pozwoliły na konstrukcję pierwszego radaru w 1951 roku. Był to radar Nysa A. Pierwsza wersja eksploatacyjna ukazała się w 1953 roku. Konstrukcja radaru oparta była na elementach skonstruowanych w Polsce wraz z oryginalnym magnetronem pracującym w paśmie fal długości 50 cm. Pracę radaru synchronizował impuls ze specjalnego uzwojenia transformatora impulsowego modulatora iskrowego. Radar zainstalowany był na dwóch samochodach ciężarowych typu ZIS-250. W jednym wozie znajdowała się aparatura elektroniczna, w drugim dwa zespoły prądotwórcze. Do współpracy z Nysą A skonstruowano wysokościomierz Nysa B, pracujący w zakresie fal 10-centymetrowych. Wysokościomierz wyposażony był we wskaźnik typu RH. W tym samym czasie skonstruowano Nysę C, której podwyższono zasięg do 280 km. Podwyższono pułap, a także dokładność wyznaczenia azymutu i odległości. Układ antenowy składał się z dwóch anten, anteny górnej i anteny dolnej. Stacja dwukanałowa. Radar Nysa B i Nysa C produkowane były na eksport. Nową rodziną polskich radarów tworzą stacje o kryptonimie Jawor. Jest to stacja wykonana w technice lampowej z przemienną częstotliwością powtarzania, co wówczas było nowością. Zastosowano tutaj dodatkowe układy obróbki sygnału, impulsowo-koherentne układy tłumienia Ech Stary. Aparatura umieszczona była na samochodzie Tatra. W odbiorniku zastosowano LFP. Stacja była wielokrotnie modernizowana. Powstają wersje Jawor M, gdzie zwiększono w niej wymiary anteny do 9 metrów. Zastosowano układy koherentne i autokoherentne z podwójnym odejmowaniem, ale jednocześnie należy tutaj powiedzieć, że układy TES-u były wykonane w technice lampowej. Powstaje też i Jawor M2, stacja stacjonarna. W odbiorniku zastosowano tutaj wzmacniacz parametryczny, wprowadzono też nowe układy TES-u, tak zwane układy różnicowe oraz diversity częstotliwości. Wprowadzono układy kompensacji listków bocznych. Wprowadzono też tu i elementy półprzewodnikowe. Anteny boczne to są anteny KLP, czyli kompensacji listków bocznych. Do współpracy wykorzystano wysokościomierz Bogota. Wysokościomierz ten to była nic innego jak modernizacja Nysy B. Zastąpiono tu iskiernik znajdujący się w modulatorze przełącznikiem już tyratronowym. Do układów odbiorczych wprowadzono wzmacniacz LFP. W latach 70. oddano do użytku nowy wysokościomierz RW-31. Ten typ radaru zapoczątkował nową serię stacji radiolokacyjnych opartych na sygnałach wykorzystujących diversity częstotliwości. Stacja ta wykonana w technice lampowej oraz półprzewodnikowej. Radar posiadał dwa nadajniki magnetronowe. W skład wysokościomierza wchodziło 5 jednostek jezdnych. Układ antenowy hydrauliczny. P-35 Anna jest to produkt ZSSR. W Polsce na podstawie radzieckiej dokumentacji wyprodukowano kilkadziesiąt sztuk.
Stacja ta charakteryzuje się dużym prawdopodobieństwem poprawnego wykrycia, jednakże brak jakichkolwiek układów przeciwzakłóceniowych. Te układy, które się tutaj znajdują, były to układy bardzo proste. NAREW, radar przeznaczony do wykrywania obiektów nisko lecących. Jest to pierwszy radar, w którym zastosowano cyfrowy układ CESU. Maszt antenowy można było rozwijać na wysokość 25 metrów lub 13 metrów. Stacja Havana. Narodziła się tylko na etapie konstrukcyjnym. Pierwsza stacja, która miała określać trzy współrzędne: azymut, odległość i wysokość. Obróbka sygnału przy pomocy maszyny cyfrowej. Wykorzystano tutaj komputer ODRA 1204. Jednocześnie stacja Havana zapewniała automatyczne wykrywanie obiektów. NUR 31 rozpoczyna serię radarów z sygnałem złożonym. Był on wielokrotnie modernizowany. Skrót NUR to Naziemne Urządzenie Radiolokacyjne. Radar pełnokoherentny z sygnałem złożonym. Nadajnik, wzmacniacz LFB, wzmacniacz amplitronowy, przestrajany od impulsu do impulsu. Obróbka sygnału cyfrowa. Wykorzystuje się też tu i układy mikroprocesorowe. Dalsze modernizacje to NURA 31. To Justyna 94. Ze stacją sprzężony jest wysokościomierz NUR 41. Posiada on unifikowane zespoły NURA 41. Układ antenowy, podobnie jak w Starej Bożenie, napędzany, sterowany jest hydraulicznie. Stacja ta w sposób automatyczny jest sterowana z NUR-a 31. NUR 11 rozpoczyna serię radarów trójspółrzędnych. Są to lata 90. Układ antenowy składa się z dwóch anten. Antena górna nadawcza, antena dolna odbiorcza. System antenowy montowany na odrębnym pojeździe. Radar pełnokoherentny z sygnałem złożonym. Określa w sposób automatyczny trzy współrzędne: azymut, odległość i wysokość. Radar obserwacyjny NUR 21. Radar ten produkowany w radarze w Warszawie. Przeznaczony do wykrywania obiektów nisko lecących. Obejmuje on urządzenia mobilne, stacjonarne, brzegowe i okrętowe. Pospolicie są to radary serii N2. Przeznaczony jest do wykrywania celów nisko lecących. Radary te pracują w paśmie S i wykorzystują w znacznym stopniu zunifikowaną aparaturę elektroniczną. Nadajniki na lampach z falą bieżącą i amplitronie. Wersja zmodernizowana to NUR 22. NUR 21 był na podwoziu czołgowym, NUR 22 na podwoziu samochodowym. Wykorzystywane są głównie do osłony radiolokacyjnej wojsk w działaniach taktycznych. NUR 12 jest radarem produkcji Instytutu PIT, czyli Państwowy Instytut Telekomunikacji. Radar jest trójspółrzędny z tendencjami do radaru cichego. W płaszczyźnie antenowej można wyróżnić dwie anteny. Antena górna nadawcza, antena dolna odbiorcza. Antena ta pozwala na uzyskanie charakterystyki o niskim poziomie listków bocznych. Może śledzić trasy obiektów. System antenowy zamontowany jest na odrębnej przyczepie.
NUR 23 to brzegowa stacja radiolokacyjna przeznaczona do wykrywania obiektów niskolecących i nawodnych. Antena instalowana jest na wieży o wysokości do 25 metrów. Niektóre instalacje na wysokim brzegu mają efektywną wysokość ponad 50 metrów. Przy takiej wysokości anteny stacja może wykrywać obiekty nawodne w odległości do 25 mil morskich, to jest do 46 kilometrów. Radar ten cechuje dobra wykrywalność w trudnych warunkach atmosferycznych. Jednocześnie może śledzić 16 obiektów. Radar ten zamontowany też jest i na jednostkach pływających. Nazwa NUR 2025. Posiada on antenę na okręcie na platformie stabilizowanej. Cechy podobnie jak NUR-a 23. Innym przykładem radaru brzegowego jest cichy radar morski CRM-100, przeznaczony do śledzenia celów nawodnych. Umożliwia on automatyczne śledzenie celów nawodnych oraz automatyczne przekazywanie danych o śledzonych celach do systemu dowodzenia. Radar pracuje w paśmie X. Jest radarem cichym. AVIA. Stacja przeznaczona do obsługi ruchu lotniczego. Wersja stacjonarna. Wielokrotnie modernizowana. Powstają wersje A, B, C i D. Moc od 600 do 1,5 megawata. Charakteryzuje się on dużym prawdopodobieństwem poprawnego wykrycia obiektu i dobrze rozbudowanymi układami obróbki sygnału. Montowana AVIA jest na wieżach. Brda jest radarem całkowicie nowej generacji. Radar wielofunkcyjny. Jest to stacja całkowicie mobilna, przeznaczona do zabezpieczenia radiolokacyjnego działań taktycznych. Układ antenowy nieruchomy, elektroniczne kształtowanie wiązki promieniowania. Rozwijanie i zwijanie stacji w pełni automatyczne. Pełna obróbka wtórna sygnału. Odra, podobnie jak Brda, jest radarem wielofunkcyjnym. Posiada tylko inny układ antenowy. Antena ścianowa obracająca się wokół własnej osi. Pełni rolę radaru cichego. Wyznaje więc zasadę: ja widzę, ty mnie nie widzisz. Jest stacją mobilną. Wskaźnik rastrowy LCD. Stacja w pełni skomputeryzowana. Na antenie widać antenę IFF, systemu rozpoznania swój, obcy. Przedstawiono tutaj wersję zamontowaną na podwoziu samochodowym. Stacja rozpoznania MUR przeznaczona do rozpoznania systemów radiolokacyjnych. Zakres częstotliwościowy od 0,5 GHz do 16 a nawet 18 GHz. Może pracować, operować w bezpośredniej styczności z wojska.